Teraz wielkie wydarzenia ostatnio w wadze ciężkiej. Joshua Usyk. Wynik tej walki był dla pana zaskoczeniem? To znaczy tak, stawiałem na... Nawet nie tyle wynik, co sam przebieg. Nie, nie, stawiałem na Joshua, licząc na to, że wróci w większym stopniu ten Joshua, którego tak lubiłem, ten z początkowej fazy kariery, ale od pewnego momentu, od walki bodajże, nie wiem, już miał tych walk, to nie tylko walka. Ktoś powie, że po Ruizie to już nie jest, nie będzie ten sam, nie, ale pamiętam przez walkę z Takamem. To wcale nie była taka oczywista walka, sędzia tam moim zdaniem przerwał za wcześnie. Początkowa faza walki z Powietkinem. Pamiętamy doskonale, z Parkerem walczył 12 rund. Nie angażował się wojny, prawda? Gdzieś tam ten dawny Joshua gdzieś tam znikał. Być może to jest wpływ Roba McCrackena, który trenera boksu olimpijskiego tak naprawdę, który kazał mu więcej boksować niż się bić. Może po tym lewym sierpowym, który mu zafundował przecież Dillian White, ale wtedy skończył tylko dlatego, że był, pokazał wtedy ten charakter i tą duszę wojownika. Także nie wiem, no rozgrzeszyłem go za taką, a nie inną postawę w rewanżu z Ruizem, bo rozumiem, że walczył z własnymi demonami i to był jego największy rywal, może jeszcze większy niż Ruiz. Natomiast nie byłem w stanie zrozumieć kontynuacji tej taktyki w walce z Usykiem, który pokazał, że jest kapitalnie przygotowany, że wspaniale sobie radzi, no i trzeba było pójść po prostu na jakąś totalną wojnę, wykorzystywać swoje parametry. To naprawdę kawał chłopa. No, poznałem kiedyś Joshua, przyjechał na igrzyska, stałem koło niego, no to naprawdę jest to, on naprawdę robi wrażenie. No. I też to nie jest przypadek, że chłopak po kilku latach treningu był wicemistrzem świata, wygrywał z takim jak Roberto Camarelle, nie mówię o olimpiadzie, bo on tam przegrał walkę finałową, ale w mistrzostwach świata wygrał z kolei w Baku rok wcześniej. Także kapitalnie naprawdę i później robił postępy. Natomiast Usyk mi zaimponował pod każdym względem. Wiedziałem, że on potrafi walczyć z dużymi. Pokazał to w USB. No ale nie... też walczył na dużym ryzyku i odważnie. Tak? Tak, przecież pamiętajmy, że ten Medzidow to kawał chłopa, ale to naprawdę kawał dobrego pięściarza był. No, jak nieprzypadkowo zdobył 3 razy Mistrzostwo Świata. I on z tym Medzidowem wcześniej w Baku przegrywa 1 punktem, wygrywa z nim w USB walkę 5-rundową. Joyce'a, tego potwora, który przecież ma nieprawdopodobną kondycję, siłę i właściwie nie do zabicia facet w ringu. Ogrywa w bardzo fajnym stylu tego jeszcze wielkiego Włocha ważącego 120 km Modunio, no to przy tego zlał wtedy, prawda? A więc to jest facet, który Masternak mimo że jest bardzo silny fizycznie. I mi, że nigdy, jak był u niego na sparingach, to nigdy nie spotkał się w życiu, a sparował przez ostatnio z White'em, przy którym czułby się tak bezradny. Po prostu ten sposób poruszania się, to ucieczki, to sprawia, że mówi, walcząc nawet na sparingu z Usykiem czujesz się bezradny. Ja odnoszę wrażenie, że był taki moment, że Joshua poczuł się bezradny w tym pojedynku. No, to wyglądało komicznie, jak on obniżał pozycję, żeby boksować i przez lewy prosty. Ja w tej walce nie pamiętam, może była jedna czy dwie sytuacje, kiedy Usyk był na linach. Praktycznie cały czas walka była w środku ringu. Ja teraz naprawdę nie wiem, czy jeżeli taki ktoś jak Joshua, który już zarobił, nie wiem, $250 milionów w swojej karierze, biorąc pod uwagę jeszcze kontrakty reklamowe, wszystkie historie, czy on jeszcze w ogóle głodny jest, żeby zaryzykować? Bo moim zdaniem, jeżeli będzie rewanż z Usykiem, to jeżeli on nie zaryzykuje, a ryzyko będzie polegać na tym, że jeżeli go nie skończy przez 6 rund, to później kondycyjnie może, no jeżeli Usyk wytrzyma to, a na pewno wytrzyma kondycyjnie, no to później znokautuje Joshua w końcowej fazie. Ale pytanie też, czy taki ofensywny Joshua to nie będzie woda na młyn dla Usyka, no, który no, znakomicie kontruje. No i ciągle mamy te pytania, a więc nie wiem, oni się pchają do tego rewanżu za wszelką cenę. Zastanawiam się, tak jak wydawało mi się, że walka z Heleniusem rewanżowa tak naprawdę, no z jednej strony miała sens, no bo ona wróciła do stanu poprzedniego całą sytuację, ale z drugiej strony ja widziałem, że ta pierwsza, to zwycięstwo przed czasem, to dodało nieprawdopodobne pewności siebie Heleniusowi. On już mniej więcej, a do tego jeszcze jak mu oddał ten Kownacki w tym pół pierwszej rundy, to wiadomo było, że będzie sobie z tym świetnie radził. Dlatego wracam do takich walk, że no, cała historia boksu mówi taki nie, no, że czasami rewanże pokazują. No ale z drugiej strony, jak Lennox Lewis przegrywa przez knockout z Rachmanem, to był przypadek. Balował na planie filmu Ocean Eleven, wrócił szybko i widać było, że on jest tak pewny, że się zrewanżuje i się zrewanżował, prawda? I tak dalej. Także, nie wiem, no
przez to będzie to intrygujące wydarzenie, jeśli do niego dojdzie, a wszystko wskazuje, że dojdzie do rewanżu wiosną przyszłego roku i wtedy będę się zastanawiał, czy postawić na Joshua, bo doskonale wiedziałem, kim jest Usyk, zawsze go szalenie ceniłem. Pytanie tylko było, czy poradzi sobie z kimś jednocześnie tak potężnym, tak dużym, tak silnym i też mobilnym, bo jak na swoje parametry, to przecież Joshua jest bardzo mobilny. No ale tu okazało się, że ta nieprawdopodobna sztuka czysto bokserska i zdrowie, i, no wszystkie elementy zagrały genialnie u Usyka i tak naprawdę, chociaż tak twarz świadczyła o tym, że też trochę przyjął, miał tam też parę takich momentów. Tam było kilka momentów, że ta walka mogłaby się w drugą stronę rozstrzygnąć, gdyby tak. Joshua przyszedł, gdyby miał siłę. Zabrakło jakiejś głębokiej wiary w tej wczesnej fazie, takiego narożnika twardego. Musisz pójść i go skończyć. Jak pamiętam Emanuela Stewarda, który jak zmienił naprawdę mentalnie Lennoxa Lewisa. Teraz podobną sztukę zrobił Sugar Hill z Tysonem. No tak, Tyson Fury to jest w ogóle dla mnie jakiś dziwoląg, fenomen. Ja go przecież pamiętam z takiego meczu, kiedyś przyjechał Polska, Irlandia, w Rzeszowie był, z Jabłońskim boksował, taki, wtedy wicemistrz Polski. Wygrał w drugiej rundzie wtedy ten pojedynek Tyson Fury, ale właściwie taki był nieporadny. Komentowałem jego walkę z Cunninghamem, gdzie tak naprawdę wygrał dzięki faulom. Przecież właśnie tym przedramieniem przydusił tego Cunninghama i go w ten sposób brutalnie, mówiąc krótko, po chamsku skończył. Ale leżał, tamten był od niego szybszy, wszystko było okej, ale ma coś w sobie nadprzyrodzonego, że tak szybko się odradza. Że po takich bombach wstaje i tak jakby te ciosy tak naprawdę już o nich zapomniał. Także Tyson jest Fury niesamowity, ale z kolei też właśnie z Masternakiem rozmawialiśmy wczoraj na ten temat jego pojedynku z Furym, znaczy Usyka z Furym, prawda? Jak to będzie wyglądało? Znów ciężko sobie wyobrazić, że Usyk mógłby pokonać jeszcze większego, jeszcze potężniejszego, jeszcze bardziej mobilnego w ringu olbrzyma, jakim jest Tyson Fury, no ale z drugiej strony dlaczego nie? No, dlaczego ma tego nie zrobić? Czy to nie jest malutki chłopczyk, ma 1,90 m wzrostu, waży 100 kg. I wbrew pozorom ma wszystkie czysto bokserskie elementy, żeby wygrać z każdym. Adama Kownackiego pan wspomniał i jak pan widzi dalszą karierę, no bo moim zdaniem ta pierwsza runda pokazała już, że no coś tam było nie tak, albo ten pomysł na walkę był zły, albo już Adam coś w nim się spaliło w tej konfrontacji z pierwszej. Zupełnie nie rozumiałem początku tego pojedynku. Dlaczego? Bo później to już można tłumaczyć tym okiem, kontuzją. Wyobrażam sobie jakiś ogromny ból. Faktycznie. Ale kontuzja też powstała. Ale kontuzja od czegoś powstała. No, ja powiem tak, do Adama jakoś raz zadzwonił jego dobry znajomy, który tam był katmenem, Stończyk w tym pojedynku w narożniku Heleniusa. I oni wszyscy byli zaszokowani, że Adam tak zaboksował, tak tragicznie. W tej pierwszej, że oddał inicjatywę i spowodował, że Helenius się totalnie rozluźnił. Zaczął boksować jak nie Helenius. Oczywiście on ma te swoje takie akcje, jak sobie gdzieś tam włączyłem, obejrzałem tą walkę sprzed 10 lat z Chisorą, gdzie naprawdę dobrze boksował. No fajnie schodził, robił ten lewy sierpowy, kończący kombinację. Natomiast tutaj Adam mu właściwie oddał inicjatywę. Później doszła kontuzja i już właściwie nie było tak naprawdę walki. Była kwestia, kiedy ta walka się zakończy i jak się zakończy, prawda? No szkoda, teraz nie wiem, no trudno powiedzieć. Najlepiej niech wyzdrowieje i odpocznie. Przecież Adam nie zmieni boksu, nie nauczy się być innym pięściarzem. To jest niemożliwe. Zachwycaliśmy się jego nieprawdopodobną witalnością, jak facet mający jednak, no co tu dużo mówić, no miał wszystko nadwagę, no chociaż w kategorii superciężkiej też można mieć nadwagę, do tego ewidentna historia, może zadawać bez większego wysiłku tyle ciosów, prawda? Częstotliwość 100 ciosów na rundę. Niewiarygodne, ale jednak coś i również w tym elemencie nagle zniknęło. To jakby ktoś wyłączył jakieś jedno zasilanie. Nie wiem, co tam się wydarzyło, ale jest. Jak w tej pierwszej walce z Heleniusem, później jak już otrzymał to uderzenie, którego sędzia nie zauważył i szkoda, że go wtedy nie liczył, bo być może coś by to zmieniło. U niej przewracał się no właściwie tak dosyć niebezpiecznie, także to już miałem takie obawy. No, ja się bałem i tej pierwszej walki z Heleniusem, nie ukrywam, i bałem się tego rewanżu. Natomiast dzisiaj to już no, jest poważne pytanie. No, poważne pytanie tak naprawdę, co dalej z Adamem, no, ale to jest dorosły facet, ma wokół siebie na pewno jakiś sztab ludzi, co należy zrobić, no bo trudno sobie go teraz wyobrazić, żeby, po pierwsze nie wierzę, żeby dostał jakąś propozycję super atrakcyjną finansowo w tym momencie, chociaż niczego w boksie nie można wykluczyć, to jest jakby historia. Ale jakaś taka jedna, dwie walki z kimś naprawdę dającym szansę na realne zwycięstwo, myślę, żeby mu się przydały. No.
przydały. Natomiast no, nie wiem, czy kiedykolwiek się zdecyduje na zmianę trenera, czy nie, bo widać, że tam też nie trafia, no bo trener dobrze chciał prawdopodobnie nawet w tym pojedynku, ale tam nie było jakiegoś, on go nie słuchał w ogóle, bo tutaj to mówię, jeżeli byśmy zapomnieli o tej fatalnej pierwszej rundzie, to później byśmy mogli wszystko rzucić na karp tej bardzo bolesnej, poważnej kontuzji, której doznał. No, także to jest jedna historia. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten powrót. Ja i tak byłem zaskoczony, że Adam w ogóle doszedł do takiego momentu, do którego doszedł. No, przecież w pewnym momencie naprawdę realna, w niedalekiej perspektywie była jakaś walka o duże pieniądze. Nie mówię o tytuł, bo na pewno nie byłby faworytem żadnym z takich pojedynków. Ale tytuł też był ran. Jim Gray ktoś powiedział, że trzeba się spieszyć z tą walką o tytuł, bo może ta szansa uciec. Ja pamiętam doskonale tą wypowiedź i ona mi trafiła, bo przy takim stylu, jakie prezentuje Adam, to często trzeba brać. Pamiętam z Adamkiem, żeśmy rozmawiali. Miał taką samą opinię, dokładnie taką samą.